Jesteśmy po gali ProFight 6, jest z nami Krzysztof Jotko, witamy. Dzień dobry. No przede wszystkim gratulacje wygranej walki, do tej pory chyba najbardziej widowiskowa i ciekawa walka. Czy taka była taktyka na przeciwnika? Tak, z jednym, że wiadomo, że przeciwnik jest, wywodzi się z Muay Thai, to plan był taki, żeby nie pozwalać mu w walki, żeby walczył w stójce. Starałem się wprowadzać walkę do parteru i tak jak chciałem, to zrealizowałem mój plan. Czy spodziewałeś się, że pójdzie tak stosunkowo łatwo ta walka? Myślę, że nie była to łatwa walka, tylko z moich 8 zawodowych walk ta była najtrudniejsza. A jakie plany na przyszłość, kiedy będziemy mogli kolejny raz cię obejrzeć? Myślę, że zaczniemy od Bellatora, a skończymy na UFC. Jeszcze w tym roku? Nie. Jestem młody, mam jeszcze czas. To może zareklamuj jeszcze klub, w którym się przygotowujesz. Okiński Valedudo, najlepszy klub w Polsce i w Warszawie. Hello! O, dzięki.